Hej kochani, witajcie w pierwszym drapingu w nowym roku na kanale Trolla. Minęło już 7 dni od Sylwestra, także sami widzicie, czas leci niesamowicie. Ja dopiero nagrywam wam pierwszy odcinek w tym właśnie nowym roku, gdyż no trzeba było sobie zrobić taką chociaż króciutką przerwę, chociaż ten tydzień od właśnie tych zdrapek, od nagrywania. No ale no, tak jak już właśnie mówiłem wcześniej, ten czas tak szybko zasuwa, że te 7 dni to było bardziej znaczy tylko tak i no moment. No i tak, no, przygotowałem tutaj dzisiaj takie właśnie dwie krzyżóweczki na początek, na nowy rok. Jedna czerwona, druga taka no niebiesko, taka szara. Jedna kosztowała 30 koron. No i pierwsza premia właśnie zaczyna się od trzech wyrazów. No ta najniższa i właśnie wynosi 30 koron. Za 10 wyrazów możemy trafić nawet 500 tysięcy, także nawet. No i tak tu wygląda właśnie ta legenda wygranych. Są 4 sztuki po 500 tysięcy, ale czy to ktoś już trafił? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że będę to ja. Dobra kochani, króciutkie intro. No i trafiamy te zdrapeczki na początek nowego roku. Hej. No dobra, no to lecimy na przykład od tej niebieskiej. Takie właśnie kolory norweskie, zima, zimno, lód, śnieg. Aktualnie no mamy tutaj naprawdę hardkorowo, że tak powiem. Codziennie po minus 10, minus 15 stopni. Także zimno, zimno jest. No i śniegu też. Śniegu napadało kilka dni temu naprawdę chyba z pół metra albo i więcej. No i potem przymroziło, no i śnieg stoi, także zima w pełni w Norwegii. Nie wiem jak w Polsce, ale z tego co słyszałem, no to ten śnieg już się powoli topi, albo już nawet się stopił i powoli czuć wiosnę, także no fajnie, zazdroszczę wam, bo nie ukrywam, że też już czekam na wiosnę. Wiadomo czemu. Kto śledzi mój kanał, to dokładnie wie, dlaczego czekam na wiosnę właśnie. A jeżeli ty wiesz, to daj znać w komentarzu, dlaczego. No dobra, przechodzimy do krzyżóweczki. Mamy literkę N. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, jak trochę wziąłem dość dużego zooma, ale to będę tak tą zjabką szurał tutaj po biurku, po stole, także będzie chyba ok. Mamy literkę P. No i szukamy literki P. Czy gdzieś tu mi się chyba rzuciła jedna? Tu mamy jedną. Mamy jedną literkę P i tu jest druga. I mamy jej trzecią. No zobaczymy, czy te właśnie dwie zdrapki zdrapię, ale chyba tak. Bo jak to wiadomo z krzyżówkami, to trochę zajmuje czasu. Ale to nic, mamy czas. Literka H. Literka H. Tylko jedna, słuchajcie, tylko jedna sztuka. Ale wiecie, chyba wam trochę jednak oddalę to, żebyście widzieli tą zdrapkę całą. O, tak będzie o wiele lepiej. Literka E. Samogłoska E. Mamy tutaj jedną. Drugą w tym samym wyrazie. Powiem wam, że dawno chyba krzyżówek już na naszym kanale tu nie było. Z tego co pamiętam, to no... Kilka miesięcy będzie chyba, kiedy nie drapałem, kiedy drapałem właśnie ostatnio skrzyżówkę. NNN. Teraz właśnie, muszę kurkowo od nas skądś załatwić sobie polskie zdrapki. Byłby ktoś tu chętny i by mi wysłał polskie zdrapki, tak jak właśnie robiłem rok temu. Czyli taka mała umowa. Oczywiście płacę za wysyłkę i za zdrapki. Także dajcie znać mi na maila, czy byłaby jakaś osoba chętna. Mam nadzieję, znaczy wiem, na pewno ktoś się znajdzie, wy jesteście kochani i mi pomożecie. No myślę, że 2-3 osoby tak za 100-150 zł polskich zdrapek i będzie chyba ok na kilka tygodni drapania. Także jeżeli jesteś w stanie mi pomóc, no to proszę cię o maila albo komentarz na dole pod filmem. Będzie mi bardzo miło. Te norweskie zdrapki, no niestety, no mam tutaj trochę taką okrojone możliwości. Literka M.
Niestety jest tych zdrapek w Norwegii troszkę mało. Mam nadzieję, że kiedyś to się poprawi trochę i będzie ich troszkę więcej. Literka D, literka D. Czy mamy tu literkę D, kochani? Mamy tu. Lala, podczas tego filmu kilka razy powtórzę właśnie jeszcze o tych właśnie zdrapkach, czy ktoś by mógł mi je wysłać, bo wiadomo, że nie każdy ogląda cały ten film, bo to będzie się ciągnęło i ciągnęło. Także jeszcze się pod koniec, podczas drugiej zdrapki, bo podczas tej drugiej krzyżówki się jeszcze przypomnę. No i mam nadzieję, że ktoś się zgłosi chętny, żeby mi pomóc. Dobra, literka D tutaj nie ma już, chyba tylko była jedna, słuchajcie. Literka G jak Grzegorz, no. Jest tutaj jedna sztuka. No i tylko to. Dobre to w sumie. Literka A, no i tu się wysypie. Na pewno jedna. Druga, tu jest trzecia. I czwarta, także dzisiejszy draping. Na spokojnie, krzyżóweczki. Nie mam kawy, ale na jutrzejszy draping, albo pojutrzejszy, zobaczymy jeszcze, czy zdążę nagrać. Kawka będzie. Także kto będzie mógł, w sumie do krzyżówki przydałaby się kaweczka, żeby właśnie tutaj z wami pogadać, tą kawkę wypić, no ale trudno. Następnym razem kolejna krzyżówka, obiecuję wam, że kawa będzie. Dobra, mamy to. To jest takie A z kreseczką, takie z kropką. To jest trochę inna niż te polskie. O, tutaj w sumie macie trzy litery pod rząd norweskie. Takie AE, A z taką kropką i takie O łamane. Są trzy literki, których nie spotkacie w polskim alfabecie. No to na pewno każdy z was wie. Dobra, lecimy. Były trzy sztuki. I literka O. Jedna, druga, trzecia, czwarta, no i to byłoby na tyle. Zobaczcie, tu mamy taką premiowaną, tą drugą mini krzyżówkę ekstra, tu nie mamy ani literki jeszcze, chyba że pominąłem, ale nie, no nie ma ani S, L, I, K i V też nie było. O, właśnie K się pojawiło i mamy dwie sztuki od razu tu. A zobaczymy, jak tam w tej głównej krzyżówce. Tu jest 1K, drugie K, trzecie. I tutaj więcej chyba nie ma. Jest I, zobaczcie, od razu druga literka obok. I szukamy I tutaj. Mamy jedno I, drugie I. Jest pierwszy wyraz. Eike. Nawet nie wiem, co to znaczy, wam powiem. Eike. Pierwszy słyszę. Ale, o, poczekajcie, było E? To czemu ja to tak pomijałem? Tu było gdzieś, tu było E. I, a, to było F, dobra. A, i tu jest właśnie. I tu, jejku, jak ja, żebym to... Było E, czy nie było? No właśnie, słuchajcie, jakie to możliwe, że ja tak to pomijałem. Tyle literek E. Kolejna, trzecia, zobaczcie. Czwarta. Oj, mamy drugi wyraz. Opne. Te A to czyta się tak jakby AO, to opne, tak dziwne, a to znaczy, że otwarte. I mamy dwa wyrazy już. Ale właśnie, te literki E, dlaczego tak pominąłem, nie wiem nawet. Tu jest F, ale więcej już chyba nie ma. Jeszcze trzy. Mamy J. I teraz tak, tu mamy jedno. I tylko jedna jest, tak. No to lecimy, dwie ostatnie, słuchajcie, literka F. Literka F. Czy tutaj gdzieś będzie? Jest jedna tu. I tutaj. I tu. Także tego wyrazu już na pewno nie będzie, bo nie mam ani R, ani S. A było tu. Ominąłem A oczywiście. Jak widzicie, nie jestem specjalistą w krzyżówkach. Trochę mi się tych literek omija. Ale okej, okay, szukamy. Może być V, jak będzie V, to będziemy mieli tu jakiś wyraz, będzie też miło. Ale będzie literka T. No i zobaczymy, czy da nam ten trzeci wyraz. Mamy dwa. No niestety, tu nam brakuje R, tu brakuje nam R i L. Nie mamy S. To było T. Tu mamy jedno T, drugie T.
I tutaj jest też jedno, ale nie mamy też właśnie, tu brakuje nam V i nie mamy literki R, także jeżeli się nie pomyliłem, a raczej nie, no to mamy tutaj tylko dwa wyrazy, słuchajcie, no niestety dwa wyrazy, czyli ten jest chyba pustaczek. Jak coś tu się pomyliłem, dajcie mi znać w komentarzach, na pewno wy to będziecie lepiej widzieli niż ja. Chyba muszę zainwestować w okulary. Ojejku. O, mam szklaneczkę wody przygotowaną. Bo do tych krzyżówek to trzeba mieć, bo tu się gada i gada i gada. Ale to jest spoko. Słuchajcie, jedziemy z tą drugą krzyżóweczką. Czerwoną tym razem. No zobaczymy. Literka G. Ojej, tu nic nie widzę. Chyba naprawdę muszę mieć, zainwestować w okulary. Tarara. Albo być może dlatego, że po prostu jest późno i trochę mój mózg już nie ogarnia. Ale damy radę, damy radę. Mamy samogłoskę E. I szukamy. Mamy tu jedną. Mam nadzieję, że teraz nie pogubię tyle tych literek, co ostatnio. Właśnie tych E. No bo aż chyba 3 albo 4 w tamtej ostatniej zdrabce zgubiłem, także szok. Kto nie oglądał od samego początku i ogląda dopiero na przykład od tego momentu, to chciałbym się spytać jeszcze raz, czy ktoś byłby taki miły, chętny i pomógłby mi z polskimi zdrabkami i mógłby mi je wysłać, bardzo bym był szczęśliwy. Potrzebuję 2 lub 3 osoby, które mogłyby mi jakieś polskie zdrabki wysłać w kwocie na przykład od 100 do 150 zł. Myślę, że to będzie dość. To będzie wystarczająca liczba, ilość. I oczywiście też ponoszę koszty wysyłki. No i koszty zdrapek oczywiście. Pytam się już drugi raz. Na początku się pytałem, może ktoś nie słyszał. Także pytam się właśnie. Dajcie mi znać w, no może w komentarzach lub na maila od razu. Czy byłaby taka osoba lub 2 lub 3 chętna mi pomóc. Także czekam na wasze odpowiedzi. Było mi bardzo miło. A teraz lecimy dalej. Literka H. Literka H, gdzie ty jesteś, kochanie moje? Tutaj jest literka H. Tylko jedna, ale to jest brzydula jednak. Y. Mamy Y, czy my tu gdzieś mamy Y? Jest tutaj jedna Y. Nie, do wiary, tylko jedna też. O nie. No dobra, idziemy dalej. Literka F. I tu mamy w tej pierwszej, tu u góry mini krzyżóweczce, literkę F i szukamy tu niżej. Zobaczmy. Mamy tutaj jedną. I też tylko jedną? No ta krzyżówka mi coś chyba też nie będzie leżała. M. No ale zobaczymy. Może coś tu trafimy, może nie. Zobaczymy. Lecimy. Literka M też była tylko jedna. Chyba, że gdzieś tam ominąłem coś. Literka T. Literka T mamy tutaj. Tutaj. O, tutaj tak ładnie się pojawia wyraz. Jeszcze literka N brakuje. No zobaczymy. Teraz szukamy T. Tu już chyba więcej nie ma. Literka P. O, tutaj coś tu będzie. Jedna P, druga P, trzecia P. No i to byłoby na tyle chyba. Dobra, lecimy po kolejną literkę. Kolejna literka to literka J. Literka J. Gdzie tutaj jesteś? Tutaj jest jedna. I też tylko jedna. O, tu jest druga. Dobra. Przydałaby się literka O. N też może być. Tu mamy jedną. Przy Romanie. Panie Romanie. O, tu jest druga. I trzecia. I czwarta. No i to byłoby na te. O, tu jest jeszcze jedna. Kurka wodna. Ja tu muszę się dobrze rozglądać. No, bo mi normalnie literki uciekają. Patrzcie, mam literkę F, którą ominąłem wcześniej.
A wy się pewnie ze mnie śmiejecie i mówicie, tam jest do ten, i ja tego nie słyszę niestety. Aura, aura, tu nie było ani U, ani R. Dobra, lecimy po literkę kolejną. Poczekajcie, bo miałem tutaj chyba N. Ach, okej, okay, tu jest teraz te O, takie łamane. Łamane O, na pół. Też jedna. I literka L. Tu mamy jedną, drugą. Tu mamy jedną. I tu mamy dwie obok siebie też nawet. No proszę, proszę, jak się ładnie zaczyna odkrywać. Tylko troszkę chyba za późno. No ale zobaczymy. Dobra, cztery ostatnie. Literka I. No i teraz tak, tu mamy jedną. Tu mamy jedną. I tu. No i tyle by byłoby na tyle. Nie wiem czemu, ale coś mi głos siada. To jest zły znak. Literka B jest tu i tu. I tylko to. No nie, tak nie może być. Dwie ostatnie literki. Ej, poczekajcie, tu mam wyraz, nawet nie zauważyłem. Neste, czyli następny. No tak, cały ja. No i teraz co byśmy tu mogli znaleźć? No literka A by nam dała jakiś tutaj wyraz, na pewno jeden, drugi. Literka R by nam dała wyraz U. No zobaczymy, mamy jeszcze dwie literki do odkrycia. Pierwsza, literka K. Mamy tutaj jedną, a w tej większej krzyżówce mamy tak. Mamy tu jedną. I tutaj mamy jedną. Ale to nam nic nie daje ciągle. No niestety. I uwaga, uwaga, ostatnia literka. Ostatnia literka to literka O. Ja wam powiem, o kurde, tu chyba będzie lipa. Mamy drugi wyraz, mamy pop. Tu mamy jedną literkę O i tu mamy literkę O, ale nie mamy literki A niestety. Tu jest literka O, ale nie ma D ani R chyba. Nie ma. Hej, tu jest literka O i słuchajcie kochani, no niestety mamy tutaj też chyba dwa wyrazy, jeśli się nie mylę. Także niestety chyba dwie zdrapeczki dzisiaj są nietrafione. Jeżeli się pomyliłem z czymś, dajcie mi znać, poprawimy. No, ja się już dzisiaj żegnam, ten drapping i tak, to są ogólnie małe krzyżówki, mamy też tu w Norwegii, no fajnie, ogólnie mamy też większe, chociaż jedna zdrapka jest jakaś taka trochę bardziej rozbudowana, że tak powiem. No, ale no niestety te małe zdrapki okazały się chyba nie trafione dzisiaj. No trudno się mówi. Ale drapping był fajny, miły, mi się miło drapało, miło się mi do was gadało albo gawędziło. Także no fajnie. Ja wam już dzisiaj dziękuję, czekam na wasze komentarze oczywiście i no łapki w górę. I tam poniżej, tam macie już link do mojego drugiego kanału. Tam na razie jest cichosza, jest tylko intro i logo, ale powolutku zbieramy tam subiki i z czasem będziemy tam nagrywać dużo fajnych materiałów. Także dzisiaj już dziękuję, trzymajcie się, no i pozdrawiam, hej!